Witam Was serdecznie na kanale Broda to nie moda, łazienkowe studio nagrań, z tej strony Adam. Dziś chciałbym zaprezentować Wam bardzo fajną linię produktów ze stajni Pandrwal, ale zanim to zrobię, chciałbym, żebyście zostali z nami do końca, ponieważ na końcu będzie zabawa i do zgarnięcia będą dwa produkty z tejże linii. Zatem przejdźmy do przedstawienia naszej tajemniczej linii, linii o fajnej nazwie Steampunk, która powstała przy współpracy z Adamem Schulzem Barberem, co zainspirowało pana Rwala i Adama Schulza do zrobienia tejże linii. No cóż, zamiłowanie Adama do maszyn parowych Steam oraz do mechaniki muzyki z końca XXI wieku punk, co daje nam fajną nazwę Steampunk. Jest to bardzo fajny, odważny, wyrazisty zapach. Wytyczają nam tutaj zapach nuty szyprowe, które są bardzo trwałe, wyraziste i uważam, że są to zapachy dla bardzo odważnych facetów, którzy nie boją się pachnieć czymś innym niż cytrusy, czy tam jakieś tam stricte drzewne zapachy. Tutaj ten zapach buduje nam tak, budują nam akordy ziołowe, za które są odpowiedzialne. Lawenda, są to akordy korzenno-przyprawowe i tutaj składa się na to cynamon, goździk, gałka muszkatałowa, kardamon oraz pieprz czarny. I w tle jeszcze wyczuwalne mamy takie drzewne delikatne nuty, za które odpowiedzialna jest cedr i paczula. To wszystko łączy się w bardzo fajny, szyprowy zapach, bardzo wyrazisty, tak jak wspomniałem wcześniej. Pierwszym produktem z linii jest żel pod prysznic. Wszystkie opakowania nawiązują właśnie do maszyn parowych i do muzyki punkowej, gdzie tutaj widzimy sobie takiego punksiarza. Zapach jest obłędny. Dam Wam nawet powąchać. Powąchajcie sobie zapaszek. No żartuję. Ale spróbuję Wam przybliżyć ten zapach. Już wcześniej wspomniałem, co go wytycza, więc możecie sobie wyobrazić, jak ktoś ma taką wyobraźnię zapachową. Ja na przykład nie mam, więc ja muszę powąchać pewien produkt. Żel o konsystencji takiej żelowatej, nie za gęstej, nie za rzadkiej. Bardzo, bardzo wydajny, naprawdę wystarczy niewiele wylać na gąbkę. Bardzo dobrze się pieni, dba o naszą skórę. Skóra pozostaje bardzo fajnie nawilżona i przede wszystkim pachniemy. Kolejnym produktem jest szampon. Zarówno żel i szampon to są to moje trzeci zestaw, który nie wszystkie produkty, ale większość. Są to trzecie buteleczki, które będę kończył. Szampon o takiej konsystencji, bardziej nieprzeźroczysty, mętny. Co mnie w tym produkcie urzekło? Urzekła mnie szorstka piana. Bardzo fajnie myje, czyli mamy, na pewno spotkaliście się gdzieś w jakichś produktach z szorstką pianą, czyli mamy takie tak jakbyśmy samą wodą myli, a bardzo dobrze się pieni, zmywa pomady wodne, bez problemu sobie z tym radzi, no i pozostawia ten zarąbisty zapach. Wykąpani, głowa umyta, pozostaje nam broda. Genialny szampon o bardzo złocistym kolorze, równie dobrym zapachu. Naprawdę niewielka ilość. Bardzo fajnie się pieni i tutaj się czujemy taki fajny, delikatny, tak jakbyśmy w ogóle nie wyczuwali, sama piana się robi i nie czujemy tej brody. I myje bardzo fajnie, myje, masuje naszą skórę. Po wysuszeniu broda aksamitna, puszysta, lekka, super produkt jak dla mnie. Broda umyta, włos umyty, ciało pięknie pachnie, wychodzimy spod prysznica. Wycieramy się, suszymy i z pomocą przychodzi nam Steampunk. To jest pierwszy produkt z tej linii, który miałem możliwość zakupić i używać. I ten zapach właśnie od tego produktu się zaczęło, od olejku do brody. I on urzekł mnie swoim zapachem. Jak również chyba była pierwsza moja styczność z pompką, którą mamy, tu mamy fajną zatyczkę, żeby nam się nie, nawet w podróży, blokada tej pompki. Bardzo proszę, pompeczka, bardzo fajna w dozowaniu. Zobaczcie, można sobie nacisnąć więcej, ale można równie dobrze dozować po kropelce. Także jak ktoś uważa,
Bardzo fajna konsystencja, nie za gęsta, jest taki bardziej rzadki olejek. O, tak sobie wygląda. No zapach genialny. Na potrzeby filmu, ja już mam brodę zrobioną, ale na potrzeby filmu sobie tutaj smarujemy. Przede wszystkim dużo w skórę smarujemy, pozostawiamy do wchłonięcia. Super, genialna sprawa. Olejek zapakowany w bardzo gustowny kartonik z pankowcem. Elegancki, super. Dla mnie rewelacyjna sprawa. Jak już jesteśmy sobie tak nawilżeni, skóra nam, mamy nawilżona, mamy zamiar sobie wyjść. Z pomocą przychodzi nam kolejny produkt z tejże linii, czyli balsam do brody Steampunk. Opakowanie metalowe, puszeczka, bardzo genialne rozwiązanie, bardzo mi się to podoba. Etykieta również nawiązująca do reszty produktów. Co ciekawe, pierwszy balsam jaki miałem, był tutaj pankowiec z zaczesem, z grzebieniem na brązowym tle. Jest to moja druga puszeczka. Zapach bardzo intensywny i utrzymuje się bardzo długo. Tak wygląda balsamik o bardzo takim fajnej konsystencji, takiego kremu masełka. Ja wezmę niewielką ilość, bo już mam olejek, ale proszę zobaczcie, rozsmarowujemy. Jest to produkt, którego bardzo dobrze układa mi, jak widzicie, brodę. Ja układam na suszarce, bo niestety mam brodę bardzo nie do ogarnięcia. Więc balsam po ułożeniu brody, zrobieniu jej suszarką, bardzo fajnie ją nawilża, więc ja stosuję raczej sam balsam albo sam olejek, bo on jest bardzo fajnie nawilżający i lekko fajnie wyciąga, trzyma nam w ryzach tą brodę. Jest to genialny, nawilżający, bardzo fajnie układający lekko brodę, trzymający ją w takim stanie, w jakim powinien ją trzymać. Kolejnym produktem steampunkowym do naszego wejścia, broda ułożona, pachniemy i mamy tutaj Steampunk Pomade. Pomada. Ja tutaj mam puszeczkę, która ma prawie rok. Zobaczcie. Zużyta. Otwieramy ją po prawie roku. Może być nawet po roku. I ona pachnie tak, jak otworzylibyśmy ją pierwszy raz dziś. Nie straciła swoich właściwości. No jest po prostu genialna. Zaraz zaprezentujemy. Jak jest zapakowana? W kartonowy, taki sobie opowiadający znowu o maszynach parowych, kartonik kartonowy, bardzo fajny, tu mamy, wyciągamy pomadę, a w środku instrukcja, jak używać pomady, więc genialna sprawa, rano patrzysz w lustro, zrób coś, nie jest dobrze, popraw, nakładasz. Efekt końcowy, lśniący, perfekcyjny cały dzień. Nie lśni, jest matowa, jest o chwycie takim, ktoś powie, mocnym, jeżeli ma krótsze włosy, jeżeli ma dłuższe, powie, że ma chwyt średni, więc tu Wam pokażę, że jest nówka nieodpakowana. Będzie to moja druga pomada tej linii. Zaraz Wam pokażę, jak fajnie się nakłada. Przede wszystkim jest to bardzo fajna hybryda woskowo-wodna, ponieważ tak moim zdaniem tak nakłada się bardzo genialnie. A położymy. Nakłada się bardzo genialnie. Jest konsystencji takiego masełka, kremu, tak jak poprzednie produkty. Niewielka ilość. Włosy już wcześniej przygotowałem sobie pod pomadę. Zobaczcie, rozsmarowywuję. Bardzo fajnie się rozsmarowywuje. Zobaczcie, nie widać jej praktycznie na włosach. O, bardzo fajnie się i jest bardzo taki efekt, tak jakbyśmy smarowali takim olejem włosy, gdzie bardzo fajnie się aplikuje. Zobaczcie, i praktycznie można sobie wywalić tutaj tego steampunka. Dobra, uczeszmy się troszeczkę, żeby wyglądać jak ludzie. O, więc sobie fajnie nadamy kształt fryzurce. Lekki, zwiewny. O. I już jesteśmy gotowi na wyjście. I tak wyglądamy. Chodzimy sobie cały dzień. Zapewniam Was, że używam tej pomady, jak widzicie, do dna prawie.
bardzo fajnie się sprawuje. No dziś akurat wieje, więc troszeczkę no, może przywiać tą fryzurkę. Genialny produkt na włosy suche, jak i na włosy mokre. Dla mnie picobello. Super, super produkt. A najważniejsze, że genialnie się zmywa, więc fajna taka właściwość woskowa. Mamy ułożone. Potem jak ona wyschnie, robi się taka fajna półmatowa, matowa. A na koniec dnia zmywa się genialnie. Nie tworzy nam skorupy na głowie, nie obciąża włosów. Super. Jeżeli stwierdzisz, że jeszcze mało pachniesz tym zarąbistym zapachem, z pomocą przychodzi nam. I to nieważne, że się nie golimy. Aftershave o tym samym zapachu. O jakże genialnym zapachu. Szkoda, że nie możecie go poczuć, ale zapewniam Was, że jest to niesamowity zapach. Mi brodaczowi nic nie przeszkadza, żeby sobie naczyć szyję. I pachnie Ci jeszcze mocniej. Ale jeżeli jeszcze mało Wam tego zapachu, a jesteście pokolorowani, mamy kolejny produkt. Tato Butter. Od Steampunka i pana Drwala, którzy postanowili zadbać o nasze tatuaże. Konsystencja jak balsamu i pomady. Bardzo fajna, kremowa, masełkowa. Naprawdę niewielka ilość. Po kąpieli najlepiej, bo jeżeli macie tendencję do na przykład wysuszania skóry, czy wodę taką, jaka jest w naszym kraju, bo jest różna, bardzo fajnie nawilża nam te tatuaże. Znaczy tatuaże, bardzo fajnie je odświeża przede wszystkim. Nadaje im takiego bardziej wyraźnego, głębszego koloru. Bardzo fajny jedwabisty film i skóra jest nawilżona. A co najważniejsze? Podbijamy zapach steampunka, czyli zapach już jest taką naszą całą otoczką. Jak już tak pachniemy, to mamy też coś aftershave dla chłopaków niegolących się, ale mam też coś, jest też coś dla niebrodaczy, czyli aftershave po goleniu jak najbardziej, ale zanim użyjecie aftershave'u, mamy steampunk shave oil, czyli olej do golenia, który jest zapakowany również tak jak aftershave, w taki kartonowy, fajny pojemniczek, pudełeczko kartonowe, brązowe, nawiązanie również do maszyn parowych oraz muzyczki punkowej. Olej pachnący jak reszta produktów, spełniający swoją rolę. Nie omieszkałem go wypróbować, podgolić troszeczkę brodę, tutaj znaczy szyję. I co? Ubolewam, że jak troszkę młodszy byłem i goliłem się, nie znałem takich produktów, ponieważ jest to genialny produkt, który w połączeniu z tradycyjną maszynką na żyletki nie podrażnia naszej skóry. W końcu nie miałem żadnych czerwonych chrostek, podrażnień i zapach. Zapach i nawilża naszą skórę, nawilża włos. Bardzo fajny. Ja ten produkt oddam mojemu kumplowi, który się goli i zapytam go, jak zużyje przynajmniej pół butelki, jak mu się goliło tym produktem. I tak, odpicowani, pachnący, zrobieni, dobrnęliśmy do końca naszej prezentacji. Bardzo fajnych produktów, więc takie krótkie podsumowanie. Zapach genialny, o tym już wspominałem. Do codziennej pielęgnacji bardzo dobry zestaw. Zestaw, jak zapewnia nas producent, nie zawiera olejów silikonowych, nie zawiera parafiny, sztucznych barwników oraz konserwantów. Został przebadany dermatologicznie, produkty są nietestowane na zwierzętach. Produkty nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego. Także można śmiało, ciemno kupować. Na koniec kilka jeszcze takich newsów dotyczących tego zestawu, ponieważ 9 produktów widocznie nie wystarcza ani Adamowi, ani panu Drwalowi. Bo jest 10 de facto. Jest to szampon, ale o pojemności 1000 ml. Następnie, niebawem chyba już na dniach, czy też tygodniach ma pojawić się woda kolońska z atomizerem. Ja osobiście czekam na tą wodę kolońską. Krem do golenia. Gdzieś mi mignęło na fanpage'u Adama Szulca.
oraz niespodzianka, bo nie wiem, czy to będzie linia steampunkowa, ale też czekam na ten produkt, będzie to pomada matowa. Także próbujcie, próbujcie, czekajcie, kupujcie, korzystajcie. A na koniec o wspomnianej zabawie. O wspomnianej zabawie, w której do zgarnięcia mamy dwa produkty, jakimi są Steampunk Shower Gel oraz balsam do brody. Także zachęcam do zabawy. A co trzeba zrobić? No pachnie niesamowicie. Przekonają się ci, którzy zgarną te produkty. Nic bardziej takiego wyszukanego nie trzeba robić. Trzeba tylko w komentarzach pod filmem napisać, dlaczego używasz balsamu i jaki to jest balsam. Żel czy mydło? Komentujemy. Bardzo mile widziane będzie subskrybowanie. Wduś dzwoneczek, będziesz na bieżąco z naszymi filmami, recenzjami. A zapewniam Was, że będzie się działo. Trzymajcie się. Piona!